mógłbym rozpocząć ten program od dramatycznego wejścia. Na przykład w takim stylu. Wrzucić różne filmiki sprzed kilkunastu miesięcy, w których eksperci złapani w piękną wojenną propagandę sami uwierzyli, że Rosja przegra ten konflikt w ciągu kilku tygodni. Dziś słyszę z ust polityków rządzących krajem, że sytuacja jest naprawdę poważna. Naprawdę? Niesłychane. Powiedzcie nam, jak na to wpadliście? Może byliście wtedy zajęci prowadzeniem obstrukcji państwa, gdy u władzy byli ci, którzy jakoś tamtę kulkę starali się pchać do przodu. Może byliście zajęci występowaniem przeciwko Straży Granicznej, której funkcjonariusze chronili granic przed prowokacjami z użyciem nielegalnych imigrantów, albo promowaniem i finansowaniem filmów takich jak Zielona Granica, Agnieszki Holland. Mógłbym zacząć słowami dramat, tragedia lub katastrofa. Ale nie zacznę. Po co tyle słów, skoro wystarczy jedno? Głupcy, przestańcie nas podżegać do tej przeklętej wojny, bo w interesie polskiego narodu nie jest dziś żaden konflikt zbrojny, ale zbrojenie się na potęgę i budowanie, a także wzmacnianie racjonalnych sojuszy popartych gospodarczymi więzami. Spokojna i wyważona dyplomacja, odpowiedzialność za słowa i maksymalne przeciąganie w czasie tego, co w mojej, ale zresztą nie tylko mojej przecież ocenie, z pewnością nadejdzie. Tylko po co to wszystko przyspieszać? I to jeszcze takimi słowami. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putina wgnieciemy w ziemię. To teraz pokażcie mi drugiego polityka z Zachodu o tak wysokiej pozycji, który w imieniu całego państwa w wojnie, której kraj ten nie jest przecież stroną, składa aż tak silne deklaracje. Oczywiście nie robi tego w swoim imieniu, ale w naszym. Czy marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, ma świadomość słów, które wypowiada i czy wie, że bierze za nie pełną odpowiedzialność w imieniu nie swoim, ale właśnie w imieniu nas wszystkich i naszych dzieci? Czy moglibyście choć raz stanąć na wysokości zadania i najpierw analizować to, co mówicie? Nie jesteśmy stroną tego konfliktu i nie potrzebujemy go tutaj w żadnej mierze i parafrazując klasyka, za żadną cenę. Nie jest pan prywatną osobą, panie marszałku, aby w imieniu narodu podżegać do wojny i przybliżać coś, czego nikt, kto ma rozum, tutaj nie chce. W stosunkach między narodami nie ma słuszności i krzywdy, ale tylko jest siła i słabość, mówił Dmowski. Jacy my dziś w tych relacjach jesteśmy? Czy naiwność to dobre określenie? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach nagłych i pilnych, bo za taką sprawę uważam wypowiedź marszałka Hołowni. Dziś o podżegaczach wojennych, ludziach bez politycznej wyobraźni, nierozumiejących, że Mam talent już się skończył, a nowy program nazywa się Mam odpowiedzialność. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Czasami złość bierze górę, szczególnie gdy słyszy się takie deklaracje jak ta wypowiedziana przez marszałka polskiego Sejmu. I to, że nie ma żadnego dziennikarza mainstreamu, który przycisnąłby do ściany serią pytań i wyjaśnił człowiekowi, że posunął się po prostu za daleko. Nie mogę też patrzeć, jak atakowany jest od dłuższego czasu i znowu ten atak się rozpoczął Łukasz Warzecha, który nieustannie ma niezmienny pogląd w tej sprawie, zresztą bardzo zbliżony do mojego. Ten pogląd polega na tym, że patrzymy na polskie sprawy racjonalnie, bez względu na to, czy Ukraina, czy Stany Zjednoczone, czy ktokolwiek inny jest naszym sojusznikiem. Najpierw sprawy polskie, bo sytuacja zmienia się dynamicznie na tej całej planszy, nie tylko wojennej, ale również gospodarczej i geopolitycznej. Polska musi dobierać sojusze żwawo, tak bym rzekł. A kolejni dziennikarze, którzy współpracowali z Łukaszem Warzechą w innych mediach za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze przed wybuchem wojny, dziś oskarżają go jak zwykle o rosyjską agenturalność i działanie na rzecz propagandy rosyjskiej. Tylko dlatego, że upomina się o to, aby polski interes był realizowany i zwraca uwagę, co robią wszyscy rozsądni ludzie, że Ukraina zbyt daleko sobie rozkłada pionki na tej, jak rzekłem, politycznej szachownicy, również przeciwko Polsce. Przecież niedawno sam prezydent Zełenski wystąpił przeciwko polskim rolnikom, kilka dni temu, nazywając to właśnie wręcz, bym powiedział,
działalnością proputinowską, dlatego że walczą o własny interes narodowy, bo bezpieczeństwo żywnościowe jest naszym narodowym interesem. Dlatego Łukaszu nie ma co się przejmować. Trzeba iść do przodu. Wszyscy rozumni ludzie zdają sobie z tego sprawę i ta cała jaczejka skupiona po tamtej stronie, ale też po drugiej, nie jest w stanie zagłuszyć prawdy, bo ona i tak nastąpi. Wtedy wszystko będzie jasne, tylko niestety, jak zwykle to bywa w Polsce, za późno. Dlatego potrzebne są takie niezależne inicjatywy, między innymi jak ta nasza, wspólnota ludzi myślących, którą tutaj razem budujemy. Kanał Marek Miśko Czuwaj. Możemy nadawać tylko dzięki waszemu zaangażowaniu. Pamiętajcie o subskrypcjach, wysyłaniu linków do znajomych i komentarzach składających się z ponad 5 słów, bo algorytm YouTube'a to najbardziej lubi. Wszystkim mecenasom natomiast bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Pamiętajcie, że jest to nasze wspólne dzieło, a rozwój nastąpi już lada moment. Bóg da, a uda się do końca lutego zdobyć poziom 70 tysięcy subskrypcji. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie, chociaż nie musicie, postawić nam kawę, abyśmy nie przysnęli. Jest do tego specjalny link serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są również inne metody wsparcia, znajdziecie je w tych właśnie linkach. Za każde bardzo dziękuję i kłaniam się Państwu w pas. No to co? Zaczynamy. Oto nagranie z konwencji wyborczej trzeciej drogi na Warmii i Mazurach. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Pełna sala partyjnego aktywu. Zwolenników sojuszu, z którego śmieją się nawet pozostali koalicjanci. Po co odbyło się to spotkanie? Aby zawalczyć o głosy gawiedzi w nadchodzącym maratonie wyborczym, ze szczególnym uwzględnieniem rzecz jasna starcia o samorząd. Aby partie dowodzone przez panów Hołownię i Kosiniaka-Kamysza popłynęły na fali zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, no i wzorem swoich starszych odpowiedników, czyli PiSu i Platformy, mogły zacząć budować kolejne małe księstwa. Księstwa dla aktywu pod oświeconym przywództwem. Nominowanych przez siebie, nowych już, baronów. Patrzę na człowieka i nie wiem, czy zgodziłbym się z nim pójść na zakupy do warzywnego, a co dopiero na wojnę. I pomyśleć, że wygaduje to wszystko dla marnych wyborczych sondaży i o zgrozo gada takie rzeczy w towarzystwie ministra obrony kraju. I to jest właśnie wątek, który w tej relacji umykał najczęściej. Nikt nie mówił o tym, że obok Szymona Hołowni, gdy padały te słowa, stał minister obrony narodowej Polski. Więc druga osoba w państwie na wspólnej konferencji z ministrem obrony narodowej mówi o przywódcy mocarstwa atomowego, z którym graniczymy bezpośrednio, ale też pośrednio za pomocą Białorusi i przez granicę ukraińską, która to Ukraina jest pogrążona w wojnie. Mówi ten człowiek, że wdepcze tego cesarza w ziemię. A jednocześnie zaznacza, że jest Putin niespełna rozumu, że jest ogromnym tyranem, więc rozumiem, że zadrażnianie stosunków z Rosją, które i tak już nie istnieją, poza tymi dyplomatycznymi i mówienie o, jak to pan marszałek rzekł, zasugerować socjopacie w taki, a nie inny sposób ma spowodować co? Nierozjuszenie go przypadkiem? Co mógł mieć na myśli marszałek Hołownia, podżegając, w mojej ocenie, podżegając do wojny i wygrażając pięścią wobec faceta, który dysponuje największym na świecie potencjałem nuklearnym? Próbował to wyjaśnić rzecznik PSL-u Miłosz Motyka, który zamiast zdystansować się lub wyłagodzić tę absolutnie nieodpowiedzialną wypowiedź, bronił jej. Bronił jej tak, jakby sam wierzył w wypowiadane słowa. Posłuchajcie. Czy były prowadzący program Mam Talent, a obecny marszałek Sejmu, który jest z pana ugrupowania, nie pomylił odwagi z odważnikiem? Nie, mówiąc, nie pomylił. Cytuję. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Czy pan również będzie wgniatać w ziemię z panem Hołownią pana Putina? Ale czy marszałek Hołownia miał okazać słabość? Czy miał mówić, że się boimy, że drżymy w posadach? Czy miał podtrzymać jednak i pokazać siłę NATO? I to też, panie redaktorze, szanowni państwo, była odpowiedź na swego rodzaju sugestie, że nie ma jedności. Myślę, że Szymon Hołownia jasno tutaj powiedział, że Pakt Północnoatlantycki, jeden z fundamentów naszego bezpieczeństwa, jest silniejszy. Sądzi pan, że Putin się przestraszył?
Nie wiem, ale myślę, że gdy przedstawiciel państwa sojuszniczego, NATO, mówi takie słowa, to też daje sygnał, że nie warto w jakiekolwiek podważać wiarygodności sojuszu. No to jeszcze raz. Czy pan również będzie wgniatać w ziemię z panem Hołownią pana Putina? Ale czy marszałek Hołownia miał okazać słabość? Czy miał mówić, że się boimy, że jest, drżymy w posadach? Pan poseł, pan minister zastanawia się, czy miał pan marszałek Hołownia okazać słabość. Panie ministrze, a co upoważnia marszałka Sejmu do prowadzenia polityki zagranicznej kraju? Nie jesteśmy stroną żadnego konfliktu zbrojnego, tak jak nie są taką stroną Litwini, Łotysze, nie jest też Estonia, Finlandia, Mołdawia, Rumunia, Węgry i Słowacja. Tak jak nie są też Niemcy i Francuzi, Włosi i Amerykanie. Kto podpowiedział marszałkowi Hołowni, żeby wygrażał mocarstwu, z którym od 2 lat świat nie jest w stanie zrobić porządku? Ale idźmy dalej. Czy miał podtrzymać jednak i pokazać siłę NATO? I to też, panie redaktorze, szanowni państwo, była odpowiedź na swego rodzaju sugestie, że nie ma jedności. Myślę, że Szymon Hołownia jasno tutaj powiedział, że Pakt Północnoatlantycki, jeden z fundamentów naszego bezpieczeństwa, jest silniejszy. W którym zapisie Paktu Północnoatlantyckiego marszałek polskiego Sejmu otrzymuje plenipotencję do tego, aby wypowiadać się w imieniu państw NATO i dowódców Armii Zjednoczonych w ramach sojuszu? Czy może pan przywołać chociaż jedną wypowiedź ważnego zachodniego polityka, która groziłaby śmiercią nieprzewidywalnemu satrapie, którym jest Putin? Mówi pan też o strachu. Czy miał mówić, że się boimy, że drżymy w posadach? Tak. Ja się boję. Boję się, a wystrzelałem sportowo w swoim życiu, idę o zakład. Więcej sztuk amunicji niż pan i marszałek Hołownia razem wzięci. Przebyłem wiele wojskowych szkoleń i kursów zakończonych certyfikatami, w tym kurs z deelaboracji materiałów wybuchowych czy neutralizacji ładunków. Ukończyłem też elementy medycyny pola walki, jestem po zakończonym kursie Maritime Security Operative wraz z STCW. I wie pan co? Ja się boję. A pan nie? Sądzi pan, że Putin się przestraszył? Nie wiem, ale myślę, że gdy przedstawiciel państwa sojuszniczego, NATO, mówi takie słowa, to też daje sygnał, że nie warto w jakiekolwiek podważać wiarygodności sojuszu. To, że marszałek polskiego parlamentu nie ma żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez sojusz, a także wpływu na politykę komunikacyjną i że nie ma prawa, ani obowiązku, ani żadnych plenipotencji, jak rzekłem, aby w imieniu NATO mówić cokolwiek, to już ustaliliśmy. Że nie odpowiada za politykę zagraniczną państwa, ani za jej obronność również. No ale karmienie, panie ministrze, proszę wybaczyć, ale jednak farmazonami słuchaczy, że po słowach marszałka Sejmu państwa sojuszniczego, który jeszcze 5 lat temu prowadził niepoważne programy w telewizji o tym, że chłopiec ładnie gra na gitarze, albo facet połyka noże, albo kobieta wyhodowała najdłuższe włosy w gminie, no to chyba stary kagiebista i szczwany lis, który jednym podpisem eliminuje politycznych przeciwników, nie sądzi pan, że takiemu człowiekowi drgnęła chociaż powieka? Przecież takie myślenie jest śmiesznie głupie. Wypowiedź marszałka Hołowni nie była śmieszna, nie była zabawna i z pewnością nie miała nic wspólnego z budowaniem jakiejkolwiek jedności. Nie była groteskowa, jak chcieliby niektórzy. Była najnormalniej w świecie niebezpieczna. Czy ktoś złoży teraz wniosek o odwołanie tak nieodpowiedzialnego człowieka z fotela marszałka? Co na to prezydent Rzeczpospolitej, zwierzchnik Sił Zbrojnych? Wracając do partyjnych kolegów, którzy miast się odciąć od głupich wypowiedzi bronią ich w imię korporacyjnych interesów. Co mógł zrobić pan minister Motyka? Co mógł zrobić w tak niekomfortowej sytuacji zapytany przez Bogdana Remanowskiego o wypowiedź marszałka Sejmu z sojuszniczej partii? Mógł powiedzieć przecież, że zajmuje się ochroną środowiska i taką pełni funkcję w rządzie jako podsekretarz stanu tego resortu. Przepraszam, panie redaktorze, ale ja to mogę z panem porozmawiać o ekologii, a o utylizacji szefów największych na świecie mocarstw i wysyłaniu ich na cmentarze niekoniecznie. O, tak na przykład. Jako rzecznik PSL-u z kolei mógł pan z kolei powiedzieć, że Polska 2050 ma swojego rzecznika i jego proszę pytać. A jako człowiek mógł pan po prostu w końcu dodać, że z takimi wypowiedziami żywo się nie zgadza. No chyba, że się pan zgadza. To już zmienia postać rzeczy. A swoją drogą, politycy zostali tak wytresowani przez dziennikarzy, że wbili sobie jakoś dziwnie w głowę, że muszą wiedzieć wszystko i znać odpowiedzi na każde zadane im pytania.
W końcu, że słowa ich pozostają bez konsekwencji, że można mielić ozorem na lewo i prawo. Pamiętam z czasów Piątki dla Zwierząt kilka wypowiedzi zwykłych osób w parlamencie, zwykłych posłów i wiceministrów powodowały spadki cen na skupach. Oni nie mają tej świadomości, że jeżeli minister coś mówi, to bank może rozpocząć windykację wcześniejszej spłaty kredytu, mam na myśli. I takie przypadki się zdarzały podczas Piątki dla Zwierząt. Politycy muszą mieć odpowiedzialność za słowa. Z drugiej strony wojna wydaje się być wam bardzo odległa, że to pohukiwanie z zaplecza, którego właśnie dokonujecie, jakoś wzmocni państwo. A mnie ciekawi jeszcze jedna odpowiedź. Odpowiedź na pytanie, które niestety nie padło w mainstreamie. Co na to wszystko szef PSL-u, a obecny minister obrony? Czy ustalał to wcześniej z marszałkiem Hołownią? Czy wiedział, jakie słowa padną z jego ust w obecności szefa resortu odpowiedzialnego za Wojsko Polskie? W końcu, czy Kosiniak-Kamysz zgadza się z taką retoryką i narracją? Wojna was nie przeraża? Jej widmo nie trwoży? To może czas powiedzieć, jak wygląda wojna w oficjalnych liczbach, co? Może to uzmysłowi niektórym zapaleńcom, czym jest konflikt zbrojny, który, chociaż najbardziej drastyczny, to jednak cały czas pozostaje pionkiem na politycznej szachownicy. Pionek natomiast ma to do siebie, że czyści jedynie przedpole, a za pionkiem stoją kolejne figury o znacznie większej skali rażenia i możliwościach wykonywania znacznie bardziej finezyjnych ruchów. Miejcie tylko na uwadze, że wszystkie dane, które podam, są oficjalne, ale należy mieć na uwadze w związku z ich oficjalnością, że w pewnych miejscach mogą być przekłamane w jedną lub drugą stronę, ponieważ na wojnie tak samo ważna jak amunicja jest propaganda i dezinformacja. Bo wojna to przedłużenie polityki. Bo na wojnie prawda ginie pierwsza. Tutaj statystyki robi się nie po to, aby pokazać prawdę, tylko po to, aby stymulować społeczeństwo do odpowiedniego działania. Więc jeżeli mówimy o żołnierzach, że zginęło ich na przykład, powiedzmy X, 100 tysięcy, śmiało możemy dodać powyżej 25%. Jeżeli mówimy natomiast o cywilach, że zginęło ich powiedzmy X, 100 tysięcy, śmiało możemy odjąć 25% do 50%. Ale zacznijmy od cywilów. Ukraińcy podają, że liczba ofiar od początku wojny tylko do września 2023 roku wśród ukraińskiej ludności cywilnej wyniosła 27 149 ofiar, z czego 14 460 to ranni, a 7481 to zabici. Ponad 500 ofiar to dzieci, z czego 289 to chłopcy i 236 dziewczęta. A w 29 przypadkach, gdy znaleziono ciało, to było ono w takim stanie, że nie dało się rozpoznać płci. Teraz wojsko. I tutaj weźcie poprawkę na możliwość zaniżenia danych. Nowojorska gazeta The Wall Street Journal poinformowała w sierpniu 2023 roku, że od początku wojny pomiędzy 20 a 50 tysięcy ukraińskich żołnierzy straciło jedną lub więcej kończyn. Głównymi przyczynami amputacji były obrażenia odniesione podczas ataków artyleryjskich, rakietowych, a także tych wykonywanych za pomocą kwadrokopterów, z których zrzuca się na przykład granat moździerzowy, ale także dronów, już zaawansowanych. Dlaczego tak wiele amputacji? Bo większość tych przypadków trafia na stół operacyjny prosto do przyfrontowych szpitali, a tam nie ma czasu, nie ma sił ani środków na ratowanie rąk i nóg. Amputacja jest najtańsza, najszybsza i najpewniej ratująca życie przy pełnych, rzecz jasna, środkach medycznych i dostępności antybiotyków. Ciężko jest znaleźć pełne dane na temat wszystkich rannych Ukraińców. Niewiele tych danych jest, bo poza amputacjami zresztą przecież, mówię o kończynach, są również liczne przypadki utraty wzroku, zaawansowane poparzenia, utrata słuchu, trwałe kalectwo itd., itd. Wszystko to, co jest kwalifikowane na bilet powrotny do domu. Szacuje się więc, że może być takich ludzi około 200 tysięcy. No właśnie. Tylko do jakiego domu? Do jakiego domu oni wracają? Tym jest wojna, również. Gospodarka ukraińska jest w fatalnej kondycji. Nie da się utrzymać tak wielkiego terytorium w tak długim czasie, szczególnie, że sojusznicy powoli się wycofują. Brakuje pieniędzy na fundusz socjalny, wypłatę rent i emerytur. Musimy poznać fakty, aby móc ocenić sytuację właściwie. Europa niestety jest już zmęczona wojną, bo nie rozstrzygnęła ta wojna niczego, ale stawiła w szachu możliwość gospodarczej współpracy, głównie Niemiec z Rosjanami. Tym bardziej, że przeciągająca się w nieskończoność wojna wzmacnia tylko Rosję, która wcale nie upadła pod ciężarem sankcji, jak wmawiają nam od dłuższego czasu. Duży dłużej się wykrwawia.
a u nas ludzi mnoga, jak mawiają od czasów Stalina w tamtej części świata. Sankcje są takie, że Niemcy otwierają swoje fabryki m.in. polietylenu w Chinach, aby tam bez skazywania się na polityczny ostracyzm Zachodu mogły korzystać z rosyjskiego gazu, którego Moskwa jest do Pekinu głównym dostawcą. Ukraina nie ma już kim walczyć. Zachód się odsuwa. USA nie chcą ułożyć pieniędzy, a nieliczne państwa decydują się jedynie na kontynuowanie wsparcia takiego, czy też na taką skalę, jak miało to miejsce na samym początku wojny. Takie wsparcie do dzisiaj płynie chociażby z Kanady, no ale w Kanadzie mieszka około 1 360 000 osób pochodzenia ukraińskiego. To jest 11. największa społeczność zagraniczna w tym kraju, no i trzecia co do wielkości diaspora ukraińska poza Ukrainą i Rosją. Na Ukrainie rozpoczęła się więc kolejna mobilizacja. Poprzednia, powiedziałbym, estymacja liczebności żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy oraz innych funkcjonariuszy wskazywała na 750 000. Jak zaznaczał w jednym z wywiadów ukraiński ekspert Aleksandr Kowalenko dla agencji Unian, 12 grudnia Władimir Załęski określił, że w siłach lądowych ukraińskiej armii jest około 600 000 żołnierzy, a 43% to jest wzrost liczby kobiet w szeregach ukraińskiej obrony. Więc skoro obowiązkowa mobilizacja obejmuje również ukraińskie kobiety, to znaczy, że jest dobrze, czy raczej niekoniecznie? Jak byście to określili? Czy mężczyzn na Ukrainie brakuje? Jedynie tych 700 000 poborowych, o których mówił ukraiński prezydent, którzy opuścili swój kraj razem ze swoimi rodzinami, ale też samoistnie po wybuchu wojny, no i w jej trakcie jeszcze przed ogłoszeniem oraz przed zakazem i przed samą mobilizacją. Do tego, aby nie unikać prawdy, gdy ta może przerazić, pouczał Dmowski. Trzeba dość silnego charakteru, a w społeczeństwie naszym charaktery silne są ogromną rzadkością, mówił. Lubimy spokój, bierność, boimy się jakiejkolwiek walki, z upodobaniem spoczywamy bez ruchu lub kołyszemy się na unoszącej nas fali, a tam, gdzie dobro ogólne czy nawet nasze osobiste wymaga od nas śmielszego czynu, cofamy się przed nim i nie mając odwagi przyznać się do swojego lenistwa lub niedołęstwa, wolimy uspokajać swoje sumienie, okłamując siebie i innych, że czyn jest niemożliwy lub że przyniósłby szkodę. Ale proszę Państwa, to zdanie nie ma nic wspólnego z wmawianiem sobie, że stoi za nami jakaś pewna siła, która nie zna pojęcia honoru za wszelką cenę. Skoro już wiemy, że wygadywanie głupot nie jest w naszym interesie, to co w takim razie jest w naszym interesie? A czego z kolei bez polityków nie będziemy w stanie zrobić? Otóż w mojej ocenie w naszym interesie jest zablokowanie wszelkich brukselskich pomysłów mających na celu ograniczenie produkcji rolnej, która podczas nadchodzącego konfliktu będzie jednym z kluczowych elementów naszego narodowego bezpieczeństwa. Milczenie, gdy można milczeć, i przygotowywanie się w ciszy, bo skuteczność nie ma nic wspólnego z chłapaniem ozorem. Przywracanie do życia obrony cywilnej w końcu, co gdyby było wykonane już dzisiaj, może uratować wielu ludzi, gdyby doszło do najgorszego, a jeżeli Bóg da i nie doszłoby do wojny, to uwierzcie mi, wiedza ta z pewnością się nie zmarnuje. Czy wiecie, gdzie w waszych miastach są schrony? Co robić, gdy pojawi się komunikat o zagrożeniu? Jak odróżnić od siebie sygnały alarmowe? Czy państwo nie powinno powoli, oczywiście bez siania paniki, rozpocząć proces związany z zapewnieniem nam wiedzy o podstawowym bezpieczeństwie, zamiast wycinać podstawę programową systemu edukacji i zajmować się rzeczami najmniej istotnymi? To zamiast budować system obrony cywilnej, gdzie każdy obywatel mógłby być przeszkolony z podstawowych rzeczy, gdzie znajduje się ujęcie wody pitnej w jego najbliższej okolicy, gdzie jest schron, jak zachować się w bloku mieszkalnym, kiedy nagle dochodzi do jakichś wybuchów, że powinno się zorganizować, że ludzie powinni zbudować tam na miejscu wspólnotę i trzymać się razem. To my zajmujemy się znowu czym? Aborcją? Niemcy od 2016 roku przygotowują powoli swoich obywateli do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami. Rząd niemiecki zorganizował w tym celu nawet kampanię Zivilschutz, wir alle sind gefragt, czyli obrona cywilna. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Piękne hasło, czemu nie u nas? Ta kampania ma taki cel, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat konieczności przygotowania się do sytuacji kryzysowych. Tego bym oczekiwał od władz zarówno samorządowych, jak i centralnych. Zachęcania do zdobywania konkretnych umiejętności przez obywateli, które to umiejętności mogą uratować nam kiedyś być może zdrowie albo życie. A nie jakichś spektakli, w których Szymon Hołownia zapewnia, że nie jest marszałkiem Sejmu, tylko wojska. Jego zachowanie przypomina mi
Swoją drogą, sławetną scenę z 40-latka, w której, jak pamiętacie, Stefan otrzymuje powołanie z rezerwy na manewry wojskowe, no i kiedy opowiada znudzonemu, zawodnemu, dyrektorowi zawodnemu o tym, jak od jego czasu, kiedy pełnił zasadniczą służbę wojskową, wszystko się w armii zmieniło, mówił o rakietach i antyrakietach, o wybuchu atomowym i przykrywaniu się podczas ataku nuklearnego płaszcz pałatką. Zawodny popatrzył na niego jak na głupca, przerwał w końcu i powiedział: co ty, Stefan? Marszałkiem chcesz zostać? No właśnie. Więc ja ponawiam pytanie za Jerzym Gruzą. Czy pan Hołownia chce zostać marszałkiem całej armii? Bo Sejm to na przykład jest za mało? Lub proszę wybaczyć śmiałość, no ale czy ma pan jeszcze jakiś inny ukryty talent, o którym nie wiemy? Przywiązanie do narodu, mawiał Dmowski, nie powinno osłabiać umysłu człowieka, jego zdolności do krytyki. Nie powinno go zaślepiać w sądach o tym, co mu najbliższe. A szerzenie zaś w narodzie przyjemnych złudzeń co do własnej wartości, mawiał dalej, jest tym szkodliwsze, im dalsze są one od prawdy. A nam tutaj właśnie o to chodzi, abyśmy stanęli w prawdzie. I po to również jest kanał Marek Miśko Czuwaj. A może się on rozwijać dzięki waszemu wsparciu i zaangażowaniu. Wszystkim mecenasom dziękuję za to zaangażowanie właśnie. Pamiętajcie, że jest to nasze wspólne dzieło, a rozwój nastąpi już lada moment. Bóg da, a uda się do końca lutego, jak rzekłem, przebić poziom 70 tysięcy subskrypcji, aby w maju osiągnąć 100 tysięcy. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Można nam postawić kawę, można wejść na zrzutkę, są tam również inne metody wsparcia. Za każde serdecznie Państwu w imieniu zespołu i swoim dziękuję. A na odchodne. Najlepiej ze wszystkich ten zapał machania szabelką, bez świadomości swych mizernych sił względem zamiarów, rzecz jasna, no i konsekwencji, jakie idą za słowami, wyraził w moim przekonaniu, uwaga, Bułat Okudżawa. Bułat Okudżawa, dokładnie, w pieśni o papierowym żołnierzu. I z tym przesłaniem do przemyślenia chciałbym zostawić was, a szczególnie pana marszałka Hołownię, jakby ktoś mu to podesłał. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Raz pewien żołnierz sobie żył, odważny i zawzięty. Lecz cóż, zabawką tylko był. Z papieru był wycięty. Choć zmieniać świat i zwalczać zło, niezmiennie był gotowy. Lecz nad łóżeczkiem wisiał, bo był tylko papierowy. Pod kulę chętnie by jak w dym szedł za was bez namowy. I mieliśmy 100 pociech z nim, był przecież papierowy. I nigdy mu nie zwierzał sztab tajemnic swych wojskowych. A czemu tak? Dlaczego tak? Że był on papierowy. Wyzywał los, w pogardzie miał tchórzliwych maruderów i ognia, ognia ciągle łkał, choć przecież był z papieru. Nie jeden wódz już w ogniu znikł, nie jeden szeregowy. I poszedł w ogień, zginął w mig. Nasz żołnierz papierowy.